Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć dokładną recenzję słuchawek firmy Rokate, najnowszego modelu, czyli Cave XTD51 Analog. Wersja analogowa, w której zminimalizowano wszelkie zakłócenia, wszelkie szumy, interferencje, tak aby jakość dźwięku była jak najlepsza, aby szumy własne słuchawek były jak najmniejsze. Słuchawki bardzo ciekawe, ponieważ headset dość masywny, ale jednocześnie bardzo wygodny i funkcjonalny. I są to, uwaga, słuchawki True Surround, czyli słuchawki 5.1, nie emulujące wirtualnie dźwięku wielokanałowego, a faktycznie posiadające po kilka głośników w każdej słuchawce. Ile dokładnie, jakie są parametry i tak dalej, dowiecie się tego wszystkiego z tego filmu. Będzie także test mikrofonu tych słuchawek. Ceny tego modelu i innych z serii Cave sprawdzicie sobie w opisie filmu. Nie musicie szperać po internecie, gdyż ja już poszperałem za Was i znalazłem najlepsze ceny. Tak więc sprawdzajcie, zaglądajcie, a tymczasem zapraszam Was do dalszej części recenzji. Zaczynamy! No dobrze moi drodzy, tak więc w tej chwili robimy test mikrofonu tych słuchawek właśnie Rokate Cave XTD51 Analog. W tej chwili słyszycie mój głos już płynący z tego mikrofonu, nagrywane poprzez rejestrator cyfrowy Tascam DR05. Tak, żebyśmy uniknęli jakichś szumów powstałych chociażby poprzez podłączenie mikrofonu bezpośrednio do płyty głównej, słyszycie po prostu surową jakość nagrywania bez mikrofonu. U Was może to się różnić w zależności od tego, jaką macie kartę dźwiękową, ponieważ tak jak powiedziałem, niektóre układy dźwiękowe na płytach głównych niestety generują jakiś szum w tle. Na kartach zewnętrznych lepszej klasy tego szumu już być nie powinno. Z tego co widzę moi drodzy tutaj na rejestratorze cyfrowym, to siła sygnału jest dość mocna, więc myślę, że dźwięk jest w miarę głośny i też mam nadzieję, że jego jakość jest przynajmniej dobra. Oczywiście mikrofon mamy na elastycznym pałąku, więc możemy go w razie czego sobie dogiąć bliżej ust i wtedy na pewno jesteśmy słyszani w grach czy w komunikacji na Skype'ie czy jakimś TeamSpeak'u jeszcze lepiej. Tak więc mikrofonu mieliście okazję posłuchać, teraz bierzemy się za dalszą część recenzji. Tak więc moi drodzy, przed nami niesamowite słuchawki firmy Rokate. Słuchawki Rokate Cave XTD51 wersja analogowa. Mamy tutaj, jak widzicie, masywny headset ważący 335 gramów, tak więc nie najlżejszy, ale przy tym bardzo, bardzo wygodny. O wygodzie porozmawiamy za chwilę. Natomiast warto wiedzieć, że mamy tutaj pasmo przenoszenia takie dość standardowe od 20 Hz do 20 kHz przy oporności 32 Ohm. Magnesy oczywiście neodymowe, czyli najczęściej spotykane w słuchawkach obecnie. Mamy też mikrofon, zobaczcie, jest odczepiany, jest elastyczny. Ma też kontrolkę, która mówi nam, jeśli się świeci, że mikrofon jest wyłączony. A pasmo nagrywania tego mikrofonu to od 10 Hz do 10 kHz i przy czułości około 50 dB. Mikrofon sobie posłuchacie w tym teście. Teraz Wam pokażę też, jak go przypinać, natomiast już pokazuję Wam dokładnie całe słuchawki. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że są to słuchawki True Surround, czyli mamy tutaj naprawdę kilka głośników. Dokładnie są to dwa głośniki podstawowe 40 mm średnicy w każdej tutaj słuchawce oraz po jednym 30 mm głośniku wibracyjnym niskotonowym. I co jest tutaj wymagane przy użytkowaniu tych słuchawek? Posiadanie karty dźwiękowej mogącej obsłużyć dźwięk 5.1, czyli dźwięk wielokanałowy. Dlaczego? Już Wam pokazuję. Słuchaweczki pokażę Wam dokładnie, tak jak powiedziałem, za chwilkę. Natomiast idąc dalej, mamy aż 3-metrowy kabel, tak więc naprawdę bardzo, bardzo długi. Możemy go sobie spiąć paskiem z rzepem, który jest dołączony tutaj do zestawu też, ale następnie trafiamy na coś takiego. Jest to specjalny pilot do tych słuchawek. On jest w tej chwili na takiej podstawce, czyli ten pilot możemy mieć na podstawce albo możemy go sobie na przykład klipsem przypiąć do ubrania. I co do samego pilota, powiem Wam, że w końcu natrafiłem na pilota, który jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, bardzo funkcjonalny, nie taki pusty plastik, jak to ma miejsce w niektórych słuchawkach. I zobaczcie, tutaj mamy taki potencjometr. Jest to głośność ogólna całego headsetu, czyli po prostu możemy tym ściszyć wszystkie ścieżki. Mamy także włącznik, wyłącznik mikrofonu oraz tryb
filmowy, gamingowy, który nam nieco zmienia odczucia dźwiękowe tych słuchawek. Co jest ciekawostką, jeśli zrobimy off, to dioda na mikrofonie świeci nam się na niebiesko. Jak zobaczycie, tutaj mamy osobną regulację głośności poprzez potencjometry dla wejścia przedniego, dla środka, dla subwoofera, czyli dla basów oraz dla wyjścia głośników tylnych. Dlatego możemy sobie tutaj dźwięk po prostu ustawić po swojemu. Jest to bardzo fajna rzecz przy okazji, bardzo prosta. Nie mają te słuchawki sterowników, ponieważ jako tako są podłączane poprzez mini jacki, natomiast port USB, który zaraz zobaczycie, służy jedynie do zasilania tych słuchawek, do zasilania wewnętrznego wzmacniacza oraz też do zasilania chociażby tej diody mikrofonu. Tak więc podążamy dalej przewodem. Po drodze widzimy to, o czym Wam wspominałem, czyli taki pasek z rzepem, który możemy sobie związać na miarę kabla, i teraz nam ten przewód rozdziela się na aż 5 osobnych. I moi drodzy, zobaczcie, mamy oczywiście mini jacki, po to nam karta dźwiękowa obsługująca dźwięk 5.1, która ma kilka wyjść, żebyśmy podłączyli sobie właśnie głośniki przednie, mikrofon, środek i głośniki tylnie. I oto też wtyk USB do zasilenia samych słuchawek. Po prostu bez tego zasilenia one nam nie zagrają, gdyż mini jackami nie jesteśmy w stanie dostarczyć takiej ilości prądu. A pamiętajcie, że mamy tutaj aż 6 przetworników, a nie 2, jak to w większości słuchawek bywa. Dlatego też jest taka różnica. I co jest ciekawe, w tych słuchawkach zastosowano technologię izolacji elektromagnetycznej, dzięki czemu nie uświadczycie w tych słuchawkach żadnych szumów, niepożądanych zakłóceń dźwięku. Po prostu dźwięk ma być jak najbardziej czysty i faktycznie testami mogę to potwierdzić. Rzeczywiście to Rokatowi się udało. Jakość dźwięku w tych słuchawkach po prostu miażdży. Do tego odczucie tego dźwięku z Surround 5.1 jest po prostu niesamowite. Ale też o tym jeszcze wspomnę w sekcji dźwiękowej. Teraz zobaczmy już same słuchawki. Zaczniemy od tego, że mam naprawdę szeroki pałąk z logo Rokata. Jest on plastikowy, ale bardzo wytrzymały. Możemy to bez problemu sobie wygiąć. Nic nam tutaj nawet nie próbuje zapiszczeć. Mamy troszeczkę elementów takich bardziej błyszczących, ale są to ozdobniki. Najwięcej jest tego wkoło tych muszli, ale można to przeboleć. Od spodu bardzo mięciutka gąbeczka. Bardzo duży komfort zapewnia ta część słuchawek. Następnie mamy prowadnice. Możecie pomarudzić, że plastikowe, ale przede wszystkim ząbkowane, więc bardzo precyzyjnie sobie to ustawimy. Mamy też fajnie to opisane. I zobaczcie też, ten plastik jest gruby, masywny, zakotwiczony dobrze, więc wytrzymałość tego jest naprawdę niezła. Nie aż taka jak metalowych, ale naprawdę niezła. Jak sobie rozciągniemy, to słuchawki rozszerzają się bardzo mocno, a przy okazji posłuchajcie, praktycznie nie wydają żadnych dźwięków, tak więc nie skrzypią, nie trzeszczą, nie hałasują. Patrzymy dalej. Mamy te elementy tutaj trzymające całe przetworniki, a następnie bardzo fajne gumowane tworzywo matowe. Tutaj takie wentylacje, logo Rokat Cave XTD. I tu mamy właśnie miejsce na mikrofon. Bierzemy mikrofon i po prostu tutaj wpinamy. I mikrofon sobie albo wyjmujemy, albo chowamy w ten sposób. A następnie robimy coś takiego i możemy korzystać. Tak więc z mikrofonem rozwiązane jest naprawdę fajnie. I teraz zaglądamy do wnętrza. Jak się przyjrzycie, nie wiem, czy to będzie widać tutaj dobrze pod światło. Mamy tutaj jeden głośnik, drugi i trzeci gdzieś tutaj też by się dało radę dopatrzeć. Tak więc typowe True Surround. Jak widzicie, też jest to dość głęboko osadzone w tych tutaj padach, nausznikach, więc ten dźwięk się nam przez to jeszcze bardziej potęguje. Rzecz bardzo ważna dla mnie, czyli komfort tutaj w tych miejscach, na padach. Powiem Wam tak, że jest to niezwykle mięciutkie, bardzo fajne. Jest tego też dość dużo. Po prostu słuchawki nie cisną w żaden sposób ani od góry, ani od boku. I co jest ciekawe też, pomimo pozornie dość małych wycięć, to moje uszy, pomimo że są dość duże, mieściły się tutaj w całości. Więc nie było problemu z tym żadnego. No i pianeczka naprawdę fajna. Do tego skóra bardzo przyjemna w dotyku. I też mam to tak dobrane, że jak widzicie, troszeczkę mniej jest tego w tym miejscu. Tu jest coraz więcej, żeby to się fajnie dopasowało do kształtu naszej głowy. Tak więc pod względem komfortu po prostu słuchawki bez zarzutu. Zobaczcie, jak je sobie podświetlimy. Po prostu podłączyłem wtyk USB. Wtedy świeci nam się tutaj coś takiego. Oraz też
świeci nam się to, co Wam mówiłem, dioda na mikrofonie, oznaczająca, zobaczcie, że ten mikrofon jest wyłączony. Włączamy, diodę gaśnie, wyłączamy, świeci się. Więc bardzo fajna opcja, bardzo przydatna. Więc moi drodzy, pod względem dźwięku słuchawki pokazały no, niesamowitą klasę. Są to słuchawki dość drogie, bo około 500 zł, ale ogromnym plusem jest właśnie to Real Surround, ponieważ tego typu słuchawki potrafią kosztować dużo więcej, a w tym przypadku stosunek jakości do ceny jest po prostu rewelacyjny. Oczywiście możemy te słuchawki sobie tak skonfigurować, żeby grały jako słuchawki stereo. Nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy się chociażby pobawić tym pilotem. Tak więc na przykład jeśli chcemy posłuchać muzyki, możemy sobie wprawić w ruch tylko dwa przetworniki i posłuchać w tradycyjnym stereo. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk 5.1, niezastąpiony jest w grach, filmach, generalnie w rozrywce. Ponieważ wtedy sprawdza się to bardzo dobrze. Słuchawki do gier FPS-owych, chociażby do Counter-Strike'a, genialne, ponieważ jakość dźwięku, siła dźwięku plus pozycjonowanie jest niezwykle szczegółowe. Słyszymy każdy krok, słyszymy każdy wystrzał i też przede wszystkim te dźwięki są bardzo, bardzo realistyczne. Tak więc przeniesienie wirtualnego pola bitwy, oddanie go w grach jest bardzo dokładne i bardzo wierne moim zdaniem. Muzyki oczywiście da się posłuchać, mamy przez to bardzo fajne basy, bardzo szeroką scenę, przez to rozbicie na 5 kanałów. Słuchawki grają też bardzo mocno, ponieważ zasilanie przez USB dostarcza solidnej dawki energii do tych przetworników i naprawdę dużo potrafią z siebie wycisnąć. Grają naprawdę bardzo głośno, przy okazji niezwykle czysto. Więc generalnie słuchawki dla graczy, ale bez problemu nadadzą się także do posłuchania muzyki, do obejrzenia filmu. Tak więc model naprawdę uniwersalny. No dobrze, moi drodzy, recenzja dość obszerna, widzieliście te słuchawki dokładnie, posłuchaliście mikrofonu, a teraz pora na troszeczkę moich wrażeń z użytkowania. Była sekcja dźwiękowa oczywiście, natomiast do samego dźwięku trzeba przyznać, że ten dźwięk jest naprawdę mocny, wyraźny i głęboki. Są to jakby nie było już słuchawki z wyższej półki i cenowej, i oczywiście jakościowej. Tak więc jakość wykonania, materiały użyte tutaj są już na naprawdę bardzo dobrym poziomie. I tak samo jeśli chodzi o przetworniki, to już ten dźwięk jest naprawdę dobry. Do gier słuchawki wręcz idealne, sprawdzały się świetnie dzięki trybowi 5.1. Prawdziwemu 5.1 mogliśmy bardzo dokładnie zanurzyć się w ten świat dźwięków wirtualnego pola bitwy, dokładnie namierzyć każdy wystrzał, krok, jakąś akcję. Mówię tutaj oczywiście bardziej o takich strzelankach FPS-owych typu Battlefield czy Counter-Strike Global Offensive. Oczywiście w innych grach, nawet w przygodówkach, w takich słuchawkach gra się świetnie, ponieważ w każdej grze autorzy starają się oddać także scenę dźwiękową w taki sposób, żeby urzekła ona gracza. Dlatego pod względem dźwięku wielokanałowego słuchawki spisują się świetnie, ale nie tylko w grach, ponieważ oglądanie filmów to po prostu sama przyjemność. Jak najbardziej da się także posłuchać muzyki, mamy naprawdę wyraźne tutaj środkowe pasma, dość dobre góry i mocny, wibrujący bas. Dlatego wielbiciele muzyki rozrywkowej, elektronicznej powinni być w niebo wzięci. Co do mikrofonu, mieliście okazję posłuchać, możecie sami ocenić, jaka jest jakość tego dźwięku. Według mnie jest całkiem przyzwoicie. I trzeba też przyznać, że bardzo fajnym elementem zestawu jest funkcjonalny pilot, gdzie możemy niezależnie kontrolować sobie wszystkie ścieżki. Dlatego możemy je po prostu bardzo dobrze, szybko dopasować do własnych preferencji. Jedyną bolączką, jak zwykle w przypadku sprzętu Rokata, jest cena.
ponieważ akcesoria firmy Rokat nie są tanie. No, nie będziemy tutaj oszukiwać, nie są tanie, ale też to przekłada się, jakby nie było, na jakość. Powiem Wam szczerze, że czytałem różne opinie na różnych forach, też u siebie na kanale często dostaję komentarze i nie pamiętam, żeby ktokolwiek jeszcze narzekał na sprzęt firmy Rokat, że coś mu się złamało, że klawiatura przestała działać, że myszka przestała działać. Naprawdę na temat wielu firm są różne opinie, natomiast o Rokacie, może tak po prostu się złożyło taki przypadek, ale osobiście o Rokacie nie słyszałem jeszcze po prostu złego słowa. I chyba sam mogę to potwierdzić testami, ponieważ te produkty, których miałem okazję doświadczyć, przetestować od Rokata, były zawsze bardzo solidne i korzystało się z nich niesamowicie dobrze. Tak więc z jednej strony wysoka cena, ale myślę, że jak już wydamy to z wydatku, będziemy bardzo zadowoleni i taki sprzęt posłuży. Po prostu niemiecka firma, niemiecka solidność i w tym przypadku to się w 100% sprawdza. Tak więc podsumowując, już całość testów, słuchawki bardzo ciekawe, według mnie świetnie wykonane, świetnie grające i tylko nieco kosztowne jak na polską kieszeń. A jeśli jesteście ciekawi oceny, to będzie ona za chwilkę, tam też plusy, minusy, wszystko podsumowane. Natomiast przypomnę Wam, że ceny tego modelu i innych modeli, także tańszych, sprawdzicie sobie w opisie filmu, tam macie najlepsze ceny, najtańsze ceny w popularnych sklepach. Tak więc na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że warto też wejść na mojego Facebooka, dużo tam się dzieje i też zaglądajcie często na kanał, ponieważ staram się, aby codziennie był nowy film specjalnie dla Was. Pozdrawiam Was, cześć!